Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przerwy na kawę. Dzisiaj moim gościem modelka Sandra Kubicka. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo z tego, co rozmawiałyśmy sobie na backstage'u, znowu jesteś u nas na kilka dni. Jak zwykle. Jak zwykle. Przelotnie. Przelotnie, dokładnie. Ale podczas tego krótkiego pobytu udało Ci się pójść na mecz piłki nożnej. Tak złożyłam akurat grafik, żeby na ten mecz pójść. A, czyli chciałaś na niego iść, chciałam, tak? Chciałam bardzo. Czyli jesteś fanką piłki nożnej? Oczywiście. I najbardziej no właśnie naszego kraju. Naprawdę? Tak. Kogo najbardziej lubisz na boisku? No, kogo mogę najbardziej? Z racji takiej, że się wszyscy tam przyjaźni, można powiedzieć, że Robert jest moim ulubionym. Twoim ulubionym, tak. Tak? Czyli spisał się w tym meczu. Tak, spisał się. Bardzo, bardzo piękna bramka. Jak to się w ogóle zaczęło, że ty odkryłaś tą chorobę? Ja wczoraj właśnie na sesji robiliśmy kampanię do bielizny, gdzie ambasadorką jestem. Rozmawialiśmy o tym, że tak wszyscy myśleli, wszystko mi nagle pięknie idzie, idę na szczyt, pnę się, wszystko mi się dzieje to, co bym chciała. I nagle, nawet oni byli przerażeni, bo mamy kontrakt, tak? Boże, Sandra jest chora i Boże, co teraz się wydarzy? Ale może tak miało być, może po prostu to jest kolejny challenge dla mnie taki, żeby go po prostu przejść, ale no, był ciężki okres, bo zaczęłam nagle tyć. Czyli to jakby pierwszym symptomem, który zobaczyłaś, to było tycie? To było tycie, ale było takie dziwne tycie, bo mimo, że ćwiczyłam tak, jak ćwiczyłam, zaczęłam bardzo tak rosnąć. Nie, już nie mieściłam się w swoje rzeczy i wtedy wiedziałam, coś jest nie tak, bo nie jadłam inaczej. Jadłam tak, jak jadłam całe życie. Czyli ćwiczyłam. Zdrowo. No zdrowo, ja lubię zjeść. Lubię zjeść, zawsze lubiłam zjeść i nie liczyłam sobie za bardzo kalorii, tylko patrzyłam na to, co jem. Ćwiczyłam dwa razy dziennie i tak robiłam i zaczęłam tyć, a drugim problemem była moja skóra, bo po prostu porobiły mi się takie bulwy pod skórą, ale bolesne. Nie mogłam się dotknąć. Każdy, kto mi robił makijaż, płakałam, skręcałam się z bólu. Bo to był aż taki ból. Tak. Poszłam do lekarza w Stanach Zjednoczonych. Było okej, jesteś przecież po prostu modelką, jesteś zestresowana, za chuda pewnie. I jesteś zdrowa. Jesteś zdrowa. Okej. Nawet po USG byłam zdrowa. Później starałam się po swojemu, tak? Mówię, dobra, pójdę na zabiegi. Zrobiłam bardzo drastyczny zabieg, który to jest kwas, no nie jest polecany wszystkim. Zżera nam skórę z twarzy i zżera nam aż do takiego, do takiej części na skórka, że prawie widać po prostu wszystko. Tam, tak. I wtedy skóra się rodzi ponownie i mi się narodziła ponownie z bulwami znowu. Później było właśnie ten etap moich kłótni z agencją, którzy mi po prostu nie wierzyli, że coś ze mną jest, tylko to jest moja wina. Bo właśnie, jeszcze w tym czasie, kiedy już to zauważyłaś, pewnie, no nadal jakby byłaś aktywna w social mediach, jesteś modelką i jakby to jest też twoja praca, prawda, social media. I tam się polała chyba straszna fala hejtu, co? Polała się fala hejtu ze strony fanów, polała się strona, no nie hejt, ale bardziej nie wierzyli mi już agenci, że pewnie coś robię, że narkotyki, że naprawdę coś w złym kierunku idzie. Czy po prostu, wiesz, imprezujesz i tak dalej, i tak dalej. I to tak było, a później powiedziałam, dobra, no nie, jadę do Polski, żeby tam, gdzie się czuję najlepiej, do rodziny porozmawiać i przyjaciół i powiedziałam, no dobra, pójdę do lekarza tutaj może. No i mi powiedzieli od razu. Naprawdę? No, od razu? Najpierw zrobiłam badania krwi, bo myślałam, że tarczyca. No tak, może mam jedoczynność tarczycy, bo każdy tak myśli, no skoro tyjesz nagle. Nie, tarczyca zdrowa, więc później zrobiliśmy rozszerzone badania, badania moczy, wszystkiego, a później poszłam do po prostu endokrynologa i do ginekologa. Złożyło się wszystko w całość. Czy ty wiedziałaś, co to jest zespół policystycznych jajników? Nie wiedziałaś, co to jest? Nie, nie miałam żadnego pojęcia. Musiałaś jakby od początku dowiedzieć się, co to jest za choroba. Przestudiować. I dowiedziałaś się, że to jest choroba, która może ci zabrać macierzyństwo tak naprawdę. Dowiedziałam się też, że jest różnica pomiędzy PCO a PCOS. Bo PCO to może być na przykład, że kobieta ma taką naturę, że ma małe pęcherzyki na jajnikach i to jest po prostu, niektórym to schodzi, niektórym to nie schodzi i tak. A PCOS to już jest syndrom, z którym po prostu żyjesz. I na niego chyba nie ma jeszcze lekarstwa, nie, prawda? Ma lekarstwa na to w ogóle. Są tylko metody zapobiegawcze zmniejszające
właśnie te skutki uboczne, mhm. ale nie ma lekarstwa na to i nikt nie wie, skąd się to bierze. Walczę codziennie, na przykład tydzień temu miałam przepiękną skórę, mówię, kurczę, już wracam do siebie, mhm. a wczoraj na sesji mówię, no już taki żarcik. Taki żarcik. Jednak nie. Ty teraz walczysz z nią każdego dnia, tak jak mhm. powiedziałaś. Jak wygląda ta walka? To jest tak, że robisz coś innego niż wcześniej? Tak, jem inaczej i jem o wiele mniej, bo mam podwyższony testosteron, hormon męski, który spowodował, że zaczęłam właśnie nie tyle, że tyć tłuszczem, tylko rozrosnąć. Bo ćwiczenia, które wykonywałam zazwyczaj, używałam lekkich ciężarów i robiłam interwały i bootcampy, spowodowały, że po prostu zaczęłam rosnąć, no bo moje ciało zachowuje się jak mężczyzna. Jak mężczyzna, dokładnie. Więc tak naprawdę niewiele ci było trzeba, tak, żebyś... Dlatego teraz przestałam ćwiczyć tak, jak ćwiczyłam. Zmieniłaś treningi totalnie. Może raz, dwa w tygodniu. W ogóle nie ćwiczysz, po prostu jakby... Tylko cardio. Ewentualnie biegam i się rozciągam dużo, ale dla mnie ciężar już istnieją. No tak. No. Niestety, chciałam mieć wyrzeźbione ciało, ale będę miała aż za bardzo wyrzeźbione. Jem o wiele mniej, bo moje ciało też to używa jako taką... Tak jak męskie ciało. Tak jak męskie, dokładnie. Czyli jesz pewnie mniej białka? Jem mniej białka, jem więcej warzyw, owoców, których nie jadłam tak za bardzo, bo zawsze byłam, nie no, owoce trochę nie. No. Ale jem bardziej tak a la wegańsko i jem mniej stanowczo. Ty zawsze byłaś szczupła, zawsze byłaś wyrzeźbiona i nagle w pewnym momencie, nie można powiedzieć, że wyglądałaś źle, no bo absolutnie dzisiaj wyglądasz pięknie, ale wyglądałaś inaczej. Tak. Czy to był problem w pracy, że jakby twoi zleceniodawcy zobaczyli, że wyglądasz inaczej i to rzeczywiście jakoś ci zaszkodziło w karierze? Tak, zaszkodziło i trochę się do mnie klienci zniechęcili. Ale oni już wiedzieli, że jesteś chora? Nie, nikt nie wiedział, że w ogóle nikt nie wiedział, że jestem chora, po prostu było ocenianie mnie z obrazka. Po prostu przydyła, widać, że jest napuchnięta, że twarz jest spuchnięta, że cera jest zła, że straciła mięśnie, gdzie tam miała i zostałam zwolniona z jednej pracy. A reszta zaczęła prosić o polaroidy tak zwane, czyli zdjęcia, jak wyglądam też teraz, których nigdy nie proszą. No i wtedy zrozumiałam, że jest już mały problem. Mały problem. Tak naprawdę to jest całe moje życie, jestem modelką i... Od wielu lat. Od nastolatki, tak? I nigdy nie myślałam na przykład, o, będę lekarzem, bo po prostu zostałam wrzucona w modeling i tylko to znam do dzisiaj. I oddawałam swoje całe serce i nagle ktoś mi chce to odebrać i to dla mnie było straszne. Ja widziałam mocne wsparcie od Ani Lewandowskiej, która, nawet jak o tym myślę teraz, to mam ciarki po prostu, bo rzeczywiście w pięknych słowach napisała, że nie tylko cię wspiera, ale że ona też zna ten jakby problem od podszewki. Rozmawiałyście o tym? Tak, ja z Anią rozmawiałam o hormonach, zanim w ogóle dowiedziałam się o chorobie, bo kiedyś pamiętam, siedziałyśmy i rozmawiałyśmy i pytałam się jej o celulit wodny, bo zaczął się pojawiać. Ania jest bardzo kochaną osobą, jest bardzo miła i mamy wspólnych znajomych i same tam kilkakrotnie się widziałyśmy. I się spytałam jej, bo skoro to jest jej profesja, tak, wie najlepiej. I Ania sama powiedziała, że się, nawet ona jako osoba, która jest super fit, potrafi mieć ten problem. Więc to jest normalne, celulit wodny. To nie jest to, że nie jesteśmy grube i źle coś robimy, tylko to są hormonalne problemy. Więc na pewno ona nie ma PCO, to żeby ludzie nie zdawali się zrozumieli. Nie, żeby absolutnie tak, żeby nie było. Ale też zmagała się z celulitem wodnym, tak jak ja, bo w PCO to jest bardzo duży problem, że woda się zatrzymuje w organizmie. Myślę, że poruszyłam ten temat i mogę wielu kobietom pomóc, bo też bardzo dużo kobiet do mnie napisało, że dzięki mnie poszło do lekarza i dzięki mnie się dowiedziały, że jednak to mają. Ale też nie chcę, żeby zaraz wszyscy sobie to dopisywali, o ja też mam iść zrobić... Ja nie zrobiłam tego, żeby zrobić z tego fame, tylko ja też uważam, że ja nigdy nie kreowałam swojego Instagrama jako idealny świat. Ja pokazywałam ludziom też tak właśnie inne kolory i myślę, że dlatego, że ja to zrobiłam, a nie osoba, która była całe życie idealna, też nie dostałam takiego hejtu nagle. I po prostu byłaś w tym bardzo wiarygodna. Mówisz, że nie pokazywałaś Instagrama bardzo idealnego. Ja pamiętam zdjęcie, gdzie było ci widać chyba rozstępy. Playboya, niewyretuszowane. Tak. I po prostu pod tym zdjęciem było, Sandra, dziękujemy ci, jesteś normalną dziewczyną, nie jesteś po prostu, jesteś taka jak my. Jak to się w ogóle zaczęło? Bo wiesz, to w mediach pisali, że z tym, że z tamtym, że się rozstała i tak dalej. I nagle przyszedł Kajo, dobrze mówię? Tak.
i ty jesteś po prostu szczęśliwa. Jak to się zaczęło? Znaczy ja wiem, że to trochę wygląda... Sama klepnęłam się w głowę, mówię, co ja zrobiłam, po co ja to zrobiłam, ale wiesz, że czasami jak kończy ci się taki długi związek, po prostu musisz sobie odbić, tak? Ja więc, oczywiście. No więc sobie odbiłam, jestem człowiekiem, no po prostu zwykłym człowiekiem. Ale później właśnie, jak już miałam dość tego odbijania sobie, mówię, już mam dość facetów, totalnie, zamknęłam się w domu i moja mama powiedziała, żebym wyszła z tego domu, bym się ubrała, żebym wróciła do Kubickiej i po prostu tak. Iść na miasto. Nie chcę iść na miasto. I koleżanka do mnie napisała, chodź, pójdziesz z nami popływać. Ja mówię, że nie idę z obcymi ludźmi i ja chcę zdjęcia, imiona i nazwiska, zobaczyć z kim ja idę, bo mi się naprawdę nie chce z ludźmi teraz przebywać. Nie, a to już był ten moment, poczekaj, że ci wejdę w zdanie, to już był ten moment, kiedy ty wiedziałaś, że jesteś chora albo... Nie, to się zaczęło mi PCO w ogóle, więc to też tak jest, nie? Niby nie wiedziałam, poznałam go w najgorszym okresie mojego życia i zakochał się we mnie na zabój. W tym okresie, kiedy ty nie byłaś... Ani psychicznie, po prostu nie czułam się najlepiej. Sobą najlepiej, fizycznie. Praca mi po prostu się waliła wszystko i poznałam człowieka, który się we mnie zakochał za to, kim jestem. Na zabój. Gdzieś przeczytałam w internecie, że planujecie się przeprowadzić do Polski. Prawda czy fałsz? Prawda. Naprawdę? I to są takie plany na stałe, czy jeszcze nie? Bardzo dużo czasu spędzam w Polsce i zawsze lubiłam przyjeżdżać do Polski, ale odkąd on przyjechał ze mną i on się zakochał w Polsce, mówi, nie, Sandra, musimy tu mieć dom. Zakochał się w Polsce, czyli on czuje ten nasz swojski klimat. Ludzik, po prostu kraj. Zabrałam go do Gdańska, Zakopanego, do Krakowa, do Łodzi i Warszawy, tak? I on mówi, no nie, wszędzie wszystko macie. Macie plaże, macie góry, kocha snowboard, sporty wodne na Mazury, więc wszystko jest. Wszystko jest. Więc jest zakochany. On mówi, że nie, w przyszłym roku nie, wesele w Polsce, na bank, w Polsce, gdzie indziej. Ja mówię, dobra, może być w Polsce, spoko, nie ma problemu. Czyli są plany. Znaczy, wiesz co, może zaraz mnie kraj po prostu wyśmieje, a Boże, kolejne zaręczyny. Ale czasami po prostu jak wiesz, to wiesz, że to jest ten jedyny i my sobie to powiedzieliśmy już dawno. A ona mi mówi, ty będziesz moją żoną. Ja mówię, a ja wiem, że ja z tobą skończę i po prostu tak będzie. Wiesz, muszę... Jak ty się z tym czujesz w ogóle? Ile lat ma jego córka? 13. Czyli można powiedzieć, że jesteś macochą, ale trochę musisz być przyjaciółką też, tak. Bo to jest taki okres... Jest taki okres, Sandra chce balejarz. Okej. Okay. Wiesz, jest takie, możesz porozmawiać z moją tatą, chciałabym akrylę i takie, Boże, co mam robić? Tak. To mam być tą złą czy dobrą? Ale jesteś tą złą czy tą dobrą? To znaczy, ja się nie wtrącam w wychowanie, bo to nie moja rola i to on wychowywał ją i ja to mu zostawię. Ale myślę, że jak popełnia coś błędy albo źle się zachowuje, to jemu mówię o tym. I on wtedy zwraca uwagę. A obecnie jesteśmy koleżankami, ale też jest szacunek. Myślę, bo, że to jest ważne na początku, żeby ustalić granice. No ja bym chciała mieć, tak? Ale to, co się dzieje, to nie zobaczymy. Nie jest to zależne od ciebie, ale gdzieś też udzielałaś chyba wywiadu, nie powiem ci teraz gdzie, ale tam mówiłaś, że jeżeli nie swoje, to że chciałabyś adoptować. To znaczy chciałabym, żeby to zostało ostatnią deską ratunku. Jednak mimo wszystko chciałabyś być sama po prostu matką, tak? W sensie no, sama jakby urodzić. Są kobiety, które nie czują tego, tak? I mówią mi ja na przykład, że ciąża to jest najgorszy okres w życiu i nie chcą tego przejść, ale ja bym chciała i chciałabym doznać tego, nie chciałabym mieć cesarki na przykład, chciałabym naturalnie i przeżyć ten ból. To jest najpiękniejszy moment, tak? I później do tego tak kochasz to dziecko, bo tyle przeszłaś, żeby to dziecko przyszło na świat. Mam nadzieję, że ta choroba odejdzie. Pewnie nie odejdzie na stałe, ale chociaż się ustabilizuje. Ale jak się spotkałyśmy, to chyba było w zeszłym roku, rozmawiałyśmy o pokazie Victoria's Secret. No, tak. Czy to nadal jest twoje marzenie, czy to nadal jest twój cel, czy już teraz w ogóle totalnie masz to nie, gdzieś? Nie, wiesz co, priorytety mi się tak zmieniły teraz, że myślę też dlatego, nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny i czasami właśnie dzieją się rzeczy, żebyśmy zrozumiały niektóre rzeczy. Zobacz, ja zawsze byłam maszyną taką, tak. Pracowałam jak wariatka po prostu, czasami nie spałam i latałam z sesji do sesji. Dokładnie. I zobacz, to co się wydarzyło teraz dało mi do zrozumienia, że poza pracą jest jeszcze życie normalne, o którym zapomniałam. I może mi się ta choroba przydarzyła po to, żebym zwolniła, doceniła, że co mam i skoncentrowała się właśnie też na tym, że może czas pomyśleć też o rodzinie, może czas
mieć coś innego, nie tylko karierę. I tak w ten sposób na to patrzę, więc to Victoria's Secret, co się nie wydarzy, to się nie wydarzy, wiesz, nie będę płakać, a będę płakać z radości, jak się dowiem, że jestem w ciąży, tak? W związku z moim byłym, jestem zupełnie inną osobą teraz, niż byłam z nim i się mu nie dziwię, że po prostu mnie zdradzał. To jest przykre, że to mówię, ale tak uważam. Czego ci mogę życzyć jeszcze, powiedz, moja droga? No, żeby mi było lżej z tym. Żeby ci było lżej z chorobą. Z czym? Z chorobą? Z chorobą, no bo to też jest ta choroba. Nie, pamiętajmy, że osoby, które to mają, to jest jedno, ale psychicznie to jest męczące, bo mamy huśtawki nastroju jak... A my kobiety już w ogóle mamy huśtawki nastrojów. No to sobie wyobraź, że masz codziennie. Dokładnie. W takim razie życzę ci przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. Bo zdrowie jest najważniejsze. Trzymam kciuki za karierę, za życie prywatne, za miłość i mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to będziemy rozmawiać o innych rzeczach. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam bardzo. To była Sandra Kubicka, to była przerwa na kawę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!